Dzisiaj sobie tak pomyślałem, że wszyscy mierzymy się z zarazą koronawirusa, walczymy z nią, chronimy się przed nią, staramy się gdzieś jej zapobiec, ograniczyć jej działanie, ale zapominamy, że tak naprawdę jako ludzie wierzący zagraża nam jeszcze jedna zaraza. Zaraza niewiary, która chyba jeszcze bardziej cicho przedostaje się do naszych środowisk. Jeszcze bardziej dyskretnie rozwala nasze rodziny gdzieś tam od środka, dzieli je. Myślę, że trzeba nam dzisiaj do Maryi Królowej Polski, która zawsze była obecna w historii naszego narodu, przyjść, poprosić o opiekę od koronawirusa, ale też chyba by nas uchroniła od niewiary całego narodu. Dobrego.